Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Słowa Bożego i dzisiaj będziemy rozpatrywać zagadnienia związane z powołaniem do uczniostwa. Chciałbym przedstawić osoby, które będą brały udział tutaj w studiu, w tej rozmowie, w tym studium. Ania, Klaudia i Grzegorz. A ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ studiowanie Słowa Bożego nie ma sensu bez Pana Boga, dlatego chcielibyśmy skłonić nasze czoła do modlitwy. Zapraszam również Państwa bardzo serdecznie, abyśmy się wspólnie pomodlili. A Ani, proszę do modlitwy. Ukochany nasz Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie, że możemy dzisiaj razem dzielić się Słowem, które zawarte jest w Ewangelii Łukasza. Spisane tam informacje są ku naszemu zbudowaniu, dlatego są nam bardzo potrzebne. A zapraszamy obecnie Ducha Świętego, aby był razem z nami, ażeby te myśli były pod Jego kierownictwem, żebyśmy się uczyli wspólnie, jak Panie, Ty chcesz, żeby każdy był Twoim uczniem. My też chcemy się tego uczyć. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Znam osoby, które szczycą się tym, że mieli wielkich nauczycieli i że oni są ich uczniami. Ale tak my jako chrześcijanie chyba możemy powiedzieć, że nie ma piękniejszego określenia jak uczeń Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy się właśnie o tym uczyć, będziemy to rozważać, a chcemy rozpatrzyć jedną taką kwestię. Czy mamy prawo nazywać się uczniami Pana Jezusa Chrystusa i kiedy? Czy zgadzacie się z tym, że tekst przewodni jest fantastycznym wprowadzeniem, bo podkreśla, że uczniem Jezusa kto może być? Przeczytajmy ten tekst zapisany w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w 23 wierszu. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Powstaje pytanie, do kogo się zwrócił? Tak, wiersz wyraźnie mówi. Powiedział to do wszystkich. To nie była jedna osoba, to nie była grupa osób, ale wszyscy, którzy byli koło Jezusa. A wiemy, że za Jezusem chodziły tłumy. I na pewno też te słowa brzmią przez wszystkie kolejne pokolenia. Pan Jezus zwraca się do wszystkich. No i nie, to by była najcudniejsza sytuacja na tej ziemi, gdyby wszyscy byli uczniami Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj będziemy uczyć się o warunkach uczniostwa, na przykładzie tym, jak Piotr to przeżywał, gdy zostawał uczniem. Wspomnimy też o Tomaszu, o Natanaelu, który miał początkowo krytyczne uwagi pod adresem Pana Jezusa Chrystusa, a mimo wszystko to byli kandydaci na uczniów. Pan Bóg się nie obraził, jeżeli ktoś wcześniej miał życie takie mniej ciekawe, a nawet ułożone, tak chciałbym powiedzieć, w sztorc do nauki Pana Jezusa Chrystusa. Ale jest taki moment, gdy człowiek się przekonuje, że ideały Pana Jezusa są najpiękniejsze. Zobaczmy zatem, jak Pan Jezus wybierał uczniów. Chciałbym, abyśmy dzisiaj też studiowali, studiując Pismo Święte, czytali to Pismo Święte. Więc zapraszam. Czy mógłbym Ciebie, Klaudia, poprosić? Klaudia jest polonistką, więc nam pięknie przeczyta z 9 rozdziału Łukasza właśnie te teksty od 1 do 6. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. I rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim.
Wyszedłszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. Czy w tym tekście jest coś znamiennego? Czy powołanie na ucznia Pana Jezusa Chrystusa? Czy wiąże się, no właśnie z czym się wiąże? Czy to jest tak, powołanie, idź i realizuj to posłannictwo tak jak chcesz, licz na siebie. Na czym polega to uczniostwo? Bo to jest niecodzienne uczniostwo. To nie jest tak jak bycie uczniem jakiegoś człowieka, bo my stajemy się uczniami kogo? Chrystusa. Chrystusa, Boga. Uczniami mistrza, który ma niesamowitą moc. I podkreślmy te elementy. Co ci apostołowie, czego mogli się spodziewać w swojej służbie? No przede wszystkim jest napisane, że Chrystus ich zwołał i dał im tę moc, którą miał sam. Tak, dał im moc i władzę nad demonami, moc uzdrawiania chorób, więc oni nie poszli, nie powiedział, no to teraz idźcie i róbcie, co chcecie i jak chcecie, tylko zapewnił im wszystkie możliwe środki do tego, żeby oni tę misję wykonali we właściwy sposób. Wprawdzie w Łukaszu to nie jest przedstawione, ale pamiętacie, jakie poselstwo im zlecił do wykonania? Co oni mieli mówić? Bo mnie zastanawia to, jak krótkie poselstwo im zlecił. Z pewnością oni to szerzej opowiadali, szerzej mówili, ale co było sednem poselstwa? Aby głosili Królestwo Boże. Tak, tak, no. Przybliżyło się Królestwo Boże. Warto wiedzieć, że to był czas oczekiwania na Mesjasza. Żydzi doskonale wiedzieli, znali proroctwo Daniela i wiedzieli, że zbliża się czas pojawienia się Mesjasza. I oni szli z takim ekscytującym poselstwem, że zbliża się Królestwo Boże. Ci ludzie to bardzo różnie rozumieli, ale na pewno byli głęboko tym poruszeni, prawda? A my jakie mamy poselstwo w tych czasach? Bardzo podobne. Prawda? Oczekujmy przyjścia Chrystusa. Prawda? Tego ostatecznego przyjścia, który przyjdzie jako król. Czy zgadzacie się z tym, że świadomość, że będzie kiedyś Królestwo Boże, wywiera na nasze życie wpływ niesamowity? Ja się na przykład mniej boję tego życia. Mniej się boję tych procesów historycznych, które nieraz są znaczone wielkimi wojnami i krwią przelaną. Ja wiem, że Pan Jezus trzyma to wszystko w rękach swoich i będzie Jego Królestwo ostatnim Królestwem. To jest przepiękne. Wtedy rozpoczęli tą epokę mesjańską. Zwracali uwagę na to i żyjemy w czasach, gdy zaczyna się to finalizować. A w międzyczasie jak Królestwo Boże miało się rozrastać w społeczności ludzkiej? Pamiętacie, że pytali, powiedz nam, Panie, jak to Królestwo powstanie? A Pan Jezus co powiedział? Was to Królestwo ma być. I jeżeli ono zaczyna się w nas, to stajemy się uczniami Jezusa Chrystusa. Mówi, niespostrzeżenie, jak maleńkie ziarnko, jak zakwas wrzucony do dzieży. Rozrasta się, rozrasta i oby tak w naszych duszach, w naszych zborach, w naszych społeczeństwach rozrastało się Królestwo Boże. Ja jeszcze bym się wróciła do tego, jak powiedziałeś, że nie czujesz strachu przed królestwem, przed tym, co będzie temu towarzyszyło. A to tylko dlatego nie czujesz, że wiesz, że jest ktoś obok ciebie. Wiesz, że zaufałeś prawdziwemu Bogu i wszelkie swoje troski czy zmartwienia w danym momencie rzucasz na kogoś obok, na przyjaciela. I takim przyjacielem właśnie jest w życiu człowieka Chrystus. Jestem spośród was najstarszy, ale miałem też mamusię, która przeżyła wojnę. I opowiadała mi, i gdy słyszę o tym szaleńczym wyścigu zbrojeń, to gdybym nie wierzył w Królestwo Boże i w opiekę Pana Jezusa Chrystusa, naprawdę bym komfort życia stracił. I myślę, że dzisiejsza lekcja jest fantastycznym przesłaniem do ludzi. Nie załamujmy się. Możemy stać się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. To Królestwo możemy pielęgnować w naszych sercach. Ale ono kiedyś namacalnie, fizycznie się rozpocznie przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. To jest cudowne. I prześledźmy na przykładzie Piotra może,
Jacy ludzie nawet zostają uczniami. Więc opowiedzmy sobie historię o tym, jak Pan Jezus Chrystus chce znaleźć jakieś ustronne miejsce, ale ludzie idą bez przerwy za Nim i napierają na Niego i On siada w łódź i głosi Słowo Boże. Tak, to jest takiej bardzo przyjemnej scenerii. Jeśli ktoś lubi wodę i otaczającą plażę, moglibyśmy powiedzieć, aż nad tym jeziorem galilejskim, może nie dosłownie plaża piaszczysta, ale było to miejsce, gdzie Jezus przyszedł rano, chciał też odpocząć. A uczniowie po nocy, bo noc jest takim najlepszym czasem na łowienie ryb, kiedy fala nie istnieje. I jak jest cisze, czyste spokojne, jezioro. Jest przezroczysta tafla. Tak. I po takiej nocy, gdzie można by się spodziewać najlepszego połowu, rybacy nie złowili nic. Jezus, który chciał mieć chwilę wytchnienia, ale nie było to mu pisane, bo zawsze za nim były tłumy chodzące i tym razem też już, skoro świt, pojawiły się za nim. I chcąc, aby był słyszany, wszedł do łodzi. Do tych dwóch rybaków, którzy akurat w łodzi byli, między innymi Piotra, o którym wspominałeś. I co się dzieje dalej? Po zakończonym kazaniu, po zakończonej mowie, pada polecenie. Zarzućcie sieci. No i Piotr, tak sobie wyobrażam, pomyślał. Tak. No, panie. Ty się znasz na kazaniu, tak, a ja na łowieniu. Tak, przecież ja wiem, jak się ryby łowi. Tak. I nic nie złowiłem, a ty mi każesz rzucić. W nocy nie złowiłem, a w dzień złowiłem. No. Efekt był taki, że trzeba było posiłki wzywać, aby podnosić sieci. Sieci były tak ciężkie. I tu Piotr sam zganił siebie. Brak mojej wiary. Zauważmy, że w tej historii jest jeden moment taki bardzo istotny. Jaki był stosunek Piotra do Pana Jezusa Chrystusa? Bo my wiemy, że w zasadzie to powołanie to jest już drugim powołaniem. Że po chrzcie Pana Jezusa Chrystusa, po Jego poście 40-dniowym, doszło do spotkania Jana, Andrzeja, Piotra, Jakuba z Panem Jezusem Chrystusem. Ale oni tak jeszcze bywali z Nim i odchodzili do swoich zajęć. Ale tutaj już nadszedł taki czas, gdy oni mieli się opowiedzieć już zdecydowanie, swój czas poświęcić Panu Jezusowi. Jaki był stosunek Piotra do Pana Jezusa? Co was uderza? Znaczy, mnie się tutaj podoba bardzo tekst piąty. A odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Czyli on wiedział, że powinien coś złowić w tą noc, tak? A nic, jakby ten połów był nieudany. I mógł sobie pomyśleć, no rzeczywiście ten Jezus się nie zna za bardzo na rybach, ale mówi, ale na Twoje słowo ja te sieci zarzucę. Czyli on miał już tą wiarę, wiedział, że słowo Jezusa coś znaczy i że może przynieść rzeczywiście ten połów, tak? I później jakby już ten cud się stał, kiedy te ryby zostały złowione, tak? On mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny, tak? Więc on widział tą wielkość Jezusa, tak? Widział, że Jezus naprawdę, Jego słowo znaczy coś więcej niż słowo takiego zwykłego człowieka. Więc dochodzimy do jednej ważnej takiej, ważnego stwierdzenia, że uczeń Pana Jezusa Chrystusa odnosi się do swojego mistrza w jaki sposób? Z uległością. I posłuszeństwem. Z posłuszeństwem. Jako pierwszą lekcją właśnie wynikającą. Z posłuszeństwo, uległość, z szacunkiem. Teraz są takie dziwne czasy, że ludzie się nie szanują, nie są ulegli. Na jakiej zasadzie ja mam komu być uległy? To jest wprost obraza dla kogoś, że jest uległy. Ale dla nas nie jest żadną obrazą, dlatego że stwierdzamy, że nasz umysł nieraz wyraźnie szwankuje i lepiej być Panu Jezusowi posłusznym i uległym. To jest pierwsza cecha uczniostwa. A druga, Klaudia podkreśliła jaką kwestię? Świadomość. Uznanie Boga, świętości Jego. Tak. Prawda? To właśnie konfrontacja, tak tutaj mamy też przytoczone z Izajaszem. Z świętym Bogiem to od razu człowiek czuje, że jest jaki? Takie właśnie
Mały. Grzeszny. I czy to w czymś przeszkadza uczniowi Jezusa Chrystusa? Czy to też jest raczej cechą wyróżniającą? Myślę, że to raczej pomaga. Dlatego, że dopóki nie uznamy, że jesteśmy właśnie tak mali i grzeszni, to nie będziemy chcieli się uczyć od Chrystusa i nie będziemy chcieli być Jego naśladowcami. A jeśli uznajemy i siebie widzimy jako tych małych, grzesznych, którzy sami nic nie potrafią, wtedy otwiera się droga do przyjęcia Chrystusa. Zwróćmy uwagę też na to, że Jezus Chrystus ustanawia wspólnotę chrześcijan. On nie mówił o tym, że chrześcijaństwo ma być realizowane w taki indywidualny sposób, ale on tworzył rodzinę zastępczą. On stworzył eklezję, on stworzył społeczność. I nie ma możliwości istnienia w takiej miłej społeczności, jeżeli się nie ma poczucia jakiego? Być razem w tym momencie. Tak, że chcemy być razem, ale też jesteśmy wszyscy jacy grzeszni. Ja jestem grzeszny, ty jesteś grzeszna, ty Grzesiu, jesteśmy wszyscy grzeszni. I ta myśl pomaga nam tym, żeby się nie wybijać, nie wyróżniać, nie pogardzać innymi, bo jesteśmy wszyscy grzeszni. To jest ważna cecha uczniostwa. Jak ktoś zapomni o tym, że jest grzeszny, to coś strasznego. To wtedy są tacy święci, że bez kija do nich nie podchodzi. Nie? Mówi. Więc Piotr właśnie takim był. I to jest piękna jego cecha. Podkreśla się nieraz, że się zaparł, że tamto, owo jeszcze, ale że upadł przed Panem Jezusem i powiedział, jestem grzeszny, to warto to podkreślić. A w naszym życiu kiedy jest taka okazja, żebyśmy coś takiego uczynili? Kiedy po prostu doświadczymy takiej właśnie bezsilności. Że naprawdę bez Pana Boga, bez Jego pomocy, wsparcia, no nic nie potrafimy zrobić, nic uczynić dobrego. I też dla dobra bliźnich naszych. Ale są jeszcze chwile, kiedy wątpimy i tutaj jakby tracimy swoją wiarę. Modlimy się, Panie Boże, poprowadź daną sytuację, wyjdź się z danej sytuacji. I dopiero kiedy wyprowadzeni jesteśmy na prostą, Panie, ja przepraszam, że przez moment wątpiłam. Dzisiaj już wiem. A w różnych kolejnych sytuacjach, jak mamy doświadczenia, które przeżywamy, to te poprzednie jest naszą nauczką. Wtedy wątpiłam, a Ty, Boże, pokazałeś mi inaczej. I teraz już wiem, że mogę na Ciebie liczyć. Nie jestem sama. Można jeszcze to odczytać w nieco innym ujęciu. Najpiękniejszy psalm i najpiękniejszy stan serca psalmista miał wtedy, gdy uświadomił sobie swoją straszną grzeszność. Że nie spodziewał się, że znajdzie taką czerń i brud w swojej duszy. I jeżeli grzeszymy, no, a jest ktoś bez winy? Jest ktoś bez grzechu? Chyba, że mamy takie kategorie, jak jeden znajomy mówił, że w roku mogę 5 zabić, a od kilku lat... Nie, on mówił tak, że co roku mogę 1 zabić, a od 5 lat jeszcze nikogo nie zabiję. No to przy takich kryteriach to każdy z nas jest święty. Ale jak weźmiemy sobie kryteria Pana Jezusa Chrystusa, nie obmawiaj, bądź szczery w wypowiedzi, nie kłam w myśli, nie kłam słowem, nie kłam miną, nie udawaj, nie unoś się, jakbym ja miał swoje grzechy, porywczość, niecierpliwość, zniecierpliwienie. No, nieraz za mało uwagi wobec bliźniego, a każdemu się należy. Więc jesteśmy grzeszni absolutnie. I wtedy przy naszych modlitwach, tam przy łóżku, wieczorem czy rano, a wieczorem szczególnie, to trzeba powiedzieć, Panie Boże, jestem grzeszny. Więc jeżeli chcesz pielęgnować ducha uczniostwa, musisz być uległy wobec Pana Jezusa Chrystusa i uznawać swoją grzeszność. Ale nie w ten sposób, że o, jestem grzeszny, to się zastrzelę, tylko jestem grzeszny i przychodzę do Pana Jezusa Chrystusa, żeby mnie oczyścił. No dobrze, wybrał 12 Pan Jezus. Przeczytajmy ten fragment, gdy
wybiera 12, w zasadzie to czytaliśmy ten fragment, prawda? Bo z 9 rozdziału czytaliśmy. Ale teraz zwróćmy uwagę w ten sposób może. Kogo wybrał? Kogo wybrał? Bo my troszeczkę znamy historię tych ludzi. Kogo wybrał? I później jeszcze wrócimy do tego, do profesji apostołów, dobrze? Więc kogo wybrał? Jeżeli mam przeczytać sam wybór, czyli powołania 12 apostołów, to jest zapisane w 6 rozdziale Ewangelii Łukasza. Od 12. Od 12 wiersza. Tak, proszę. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. Słuchajcie, brakuje mi tutaj takich określeń, że wybrał arcykapłana, Kajfasza, Annasza. Czy zauważyliście, jakich ludzi wybrał? Czy ktoś chciałby tak scharakteryzować pod względem zawodu, a później no, charakterów czy charakterków? To już wcześniej mówiliśmy, że Piotr był rybakiem. Andrzej był rybakiem. Mateusz celnikiem. To ja tyle może. Żadna z tych osób na pewno nie należała do elity. Tak? Tak. Czyli tu nie było, żadna z tych osób nie należy do właśnie arcykapłanów, kapłanów, tak. Faryzeuszy, czy tak? To były osoby raczej proste, tak, bez wielkiego takiego ludzkiego wykształcenia. No być może tutaj Judasz był troszkę tak bardziej, tak, bo znał się na pewnych rzeczach, ale oni to byli wszyscy prości ludzie. I jakby to też pokazuje, tak, bo Chrystus przywołał jakby wszystkich swoich uczniów i z tych wybrał tych 12. Więc widocznie w tych wszystkich uczniach też nie było za dużo kapłanów, faryzeuszy, tak tych z wysokiej półki, że tak to nazwę. Tak. I tutaj nie miało znaczenia właśnie pozycja społeczna, nie miało znaczenia bogactwo. Chodziło o coś innego, chodziło o ich serca. Tak? Zresztą oni też pod względem charakterów właśnie byli różni. Jeden był porywczy, drugi mówił zanim pomyślał, inni znowu tam chcieli na miasto ogień spuścić, bo w mieście dochodzili się, kto jest ważniejszy, nawet mamuśkę dokładnie angażowali w to, prawda? Tak, także pod względem tych charakterków też tam nie było wesoło. Nie było tam żadnego człowieka doskonałego. I pod względem takim ludzkim, jak patrzymy, że o, tutaj ktoś wysoki, no to jak to? I pod względem takim charakteru, tak? Nie było tam osoby doskonałej, o której możemy powiedzieć, no, ten to może być uczniem Chrystusa. Ale wszyscy zostali powołani do jednego celu. Tak. Żeby być ambasadorami Jezusa Chrystusa. Tak. I to, co powiedziałeś wcześniej. Tak. Powiedziałeś o swoim charakterze. Tak. Zdzisław porywczy, tak. Zdzisław niecierpliwy. To były takie same osoby. Tak. Świętych w zrozumieniu potocznym tam nie było. Ale były to osoby, które były świadome, że obcują z świętym. A wiecie, że jest takie powiedzenie, z kim przestajesz, takim się stajesz? A nawet żartują sobie ludzie, że jak pan prowadzi psa, to nawet ten pies się podobnie zachowuje, a współmałżonkowie się upodabniają. Więc stąd jest takie kapitalne przesłanie z tego, że jeżeli będziemy obcować z Panem Jezusem Chrystusem i nie patrzeć na swoje wady, tylko na Jego zalety, to mamy szansę co? Jak lustro odbijać. Tak. Przemienieni w to wyobrażenie. Jeżeli nastolatek ma swojego bożyszcza, to on się uczesze tak, ubierze i tak się będzie zachowywał. A jeżeli my Pana Jezusa wybierzemy jako naszego mistrza, to naprawdę to wpłynie na nasze życie. I jeszcze jest druga z tego ważna sprawa. Popatrz, jakiego mistrza masz. Bo jakiego masz, takim się stanie. W każdym bądź razie jesteśmy pełni optymizmu. Pan Jezus Chrystus nas nie pogrążył, nie wybrał i dał. Ale jak myślicie, czemu się modlił całą noc? Ponieważ miał szczególną misję do wykonania.
wiedział, że ci ludzie są grzeszni i Pan Jezus się wstawiał za tych ludzi, modlił się do Ojca o to, aby ta misja mogła mieć właśnie powodzenie. Mm-hmm. Pan Jezus wiedział, że te charaktery są tak różne, że praca nad nimi wymaga dłuższego czasu. Praktycznie całe życie my się po prostu uczymy. Mm-hmm. Dlatego to jest ciężka praca. A tu jest też ciekawe, że skoro wśród tych uczniów były różne zawody, ale też były różne charaktery, bo to jest też dla nas taka nadzieja, że Bóg każdego chce przemienić na swój obraz i na swoje podobieństwo. Bez względu na to, jaki ma właśnie charakter. Pięknie to, Grzesiu, powiedziałeś. Ale wyraziłeś się też w ten sposób, że to jest ciężka praca. Ale twoja czy Ducha Świętego? Chyba Ducha Świętego. Ducha Świętego. Bo my ale tylko też mamy dbać o to, żeby być w więzi z Jezusem Chrystusem. A On tą pracę wykonuje. I nieraz są różne doświadczenia życiowe. I ja wierzę, że ta historia z tym nieudanym połowem nie była przypadkowa. Jak zobaczymy, jak się układa nasze życie, jeżeli jesteśmy zaangażowani w pracy Pana Jezusa, to zobaczymy, że nawet niesmaczne kąski są przydatne i mają swoje znaczenie i wartość. Pan Bóg jest cudowny. Myślę też, że ta historia i to, jakich ludzi Chrystus powołał, pokazuje, że Pismo Święte, zbawienie jest dla każdego. Że ci ludzie bardzo często nie rozumieli, co Chrystus do nich mówi, tak? Kiedy On ich nauczał. Oni pytali się, o co chodzi. Oni nie wiedzieli do końca, że Chrystus umrze, że zmartwychwstanie. Tak? Ale to nie miało znaczenia. Chrystus mówił, uczył, wiedział, że kiedyś przyniesie to efekt. I dlatego, jakby przenosząc to na nasze czasy, tak? Wiemy, że Biblia, Pismo Święte, Bóg jest dla każdego człowieka, nie tylko dla tego, który studiuje teologię, tak? Który wie może trochę więcej, albo mu się wydaje, że wie więcej, tylko dla każdego, nawet prostego człowieka, który po prostu czyta Biblię i rozumie ją na takim poziomie, na jakim potrafi ją zrozumieć. Wiecie, że nieraz jak czytam pytania Jezusa uczniów w sprawie przypowieści, to wynika z tego, że oni naprawdę żebyśmy powiedzieli to w ten sposób, że byli na początku rozwoju swojego chrześcijańskiego, zaraz na począteczku. Bo ja zauważyłem, że nieraz młodzież się szybciej domyśla, jakie jest znaczenie tych przypowieści. Oni stawiali Panu Jezusowi pytania, ale nieraz może chcieli potwierdzenia, że to dobrze rozumieją. Byli dobrymi uczniami, bo nie krępowali się pytać. A to jest dobra cecha. Zauważcie, że nie tylko 12 wybrał Pan Jezus, ale wybrał też 72. Przeczytajmy ten fragment. Uprzejmie proszę. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki. Nie noście z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie, pokój domowi temu. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzin bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożyjcie to, co wam podadzą i pozdrawiajcie, i uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich. Przybliżyło się was Królestwo Boże. Dziękuję bardzo. Więc bardzo ważna jest ta myśl, że uczniów Pan Jezus miał, jak sądzicie, moglibyście tak oszacować, ile mógł mieć? Według zapisów Pisma Świętego, co najmniej ilu? Na setki na pewno to szło. Na setki. Dlatego, że w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale jest taki opis, że ponad 500 braciom okazał się naraz. Na górze w niebostąpienia około 120 osób.
mogło być. Za Jezusem setki szły, setki z całą pewnością. Co to oznacza? Więc jeszcze raz podkreślmy w kontekście tych wyboru 72. Czy to tak zawsze musi być taka elitarna grupa? Kilkanaście, nie więcej? Na pewno nie, prawda? To właśnie jest wiersz drugi. Jeszcze chciałem zaakcentować, że żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Właśnie Pan Jezus wiedział, że misja, która jest do wykonania, jest misją bardzo, bardzo wielką i do tego jest potrzebne dużo osób, dużo robotników. Każdy może swoje miejsce w pracy dla Pana Jezusa znaleźć. I przy różnych okazjach, w różnym zaangażowaniu, jeden z dziećmi, drugi z młodzieżą, inni mogą pięknie coś ugotować, przygotować i podać, nakarmić innych. Inni opowiadać umieją o Słowie Bożym. Inni są odważni, idą na nowe jakieś tereny. Matka, która dzieci wychowuje. Należy to bardzo szeroko rozumieć. Uczniostwo to jest styl życia. To jest samo życie. A nie jakieś 10 minut, że teraz będę uczniem Pana Jezusa, czy apostoła. A to, co mnie tutaj jeszcze, jakby porównując ten 9 rozdział, który czytaliśmy o powołaniu 12 i tutaj, jakby to te podobieństwa, które są pomiędzy tymi dwoma powołaniami, za każdym razem Chrystus mówi do nich, nie bierzcie ze sobą nic. Tak jakby mówi, ja wam wszystko dam. Wy nie bierzcie ani torby, ani pieniędzy, ani czegoś, sandałów. Wszystko ode mnie dostaniecie. Z jednej strony mówi, posyłam was jak jagnięta między wilki, czyli pokazuje, że ta misja nie będzie prosta i nie będzie łatwa. Mówi, ja wszystko wam dam. O nic się nie musicie martwić. Tak, zdumiewający. Tak, ale ta grupa była wysłana do domu izraelskiego. Więc do tych osób, u których wcześniej Jezus był, którym też nawiązywał przyjaźnie. Więc oni jakby odwiedzali jeszcze raz tą grupę osób, która wcześniej miała kontakt z Jezusem. I myślę, że to nawet była próba dla tych osób, czy zawierzyli, tych, do których odwiedzali, czy zawierzyli faktycznie Jezusowi i te cechy, których ich uczył, tego przyjacielstwa, dzielenia się, wprowadzają w życie. Na pewno tam są dwa takie momenty, które są nieco trudniejsze. Pierwsze, nie pozdrawiajcie. Warto wiedzieć, że na wschodzie przy pozdrowieniu to trzeba było powiedzieć, kim się jest, z rodowodu troszeczkę powymieniać, o rodzinie opowiedzieć, ostatnie jakieś zdarzenia, bo to była prasa, tak się informacje rozchodziły. Kto jest chory na co się komu urodziło. Jak. Więc jak jeden opowiedział drugi, to w Afryce nieraz spotkanie dwóch osób trwa 2 godziny. Więc w tym kontekście tylko. Pilnuj swojej misji. A kwestia właśnie, nie wchodźcie do Izraela, to jestem przekonany, że Izrael nie był przygotowany jeszcze do misji zewnętrznej. I gdyby Pan Jezus ich posłał do Samarii, gdzieś do pogan, to straciłby słuchaczy izraelskiego pochodzenia. Oni musieli dorosnąć do tego, prawda, żeby tą misję wykonywać. Już Klaudia nieco wspomniała o tym, że za uczniostwo się płaci. Ale warto też wiedzieć, że apostolstwo to nie jest tylko jakieś wydarzenie tam z pierwszego wieku, bo w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 11 tekście są wymienione dary Ducha Świętego i na pierwszym miejscu jest, że Duch Święty ustanowił niektórych apostołami. Więc uczniostwo, apostolstwo to jest przez cały okres, od pierwszego przyjścia aż do drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I przeczytajmy o cenie uczniostwa. Czytaliśmy właściwie te myśli już. Ale wypunktujmy jeszcze raz, dlatego że ta cena uczniostwa to jest bardzo taka szeroka. A jakbym was się spytał, a co wy zapłaciliście za swoje uczniostwo? Ja wiem, że Panu Jezusowi nic nie zapłaciliśmy. Ale są koszty uczniostwa? O tych wilkach, o tym, jakie tam jest, są? Tak Jezus Chrystus, nie chcąc ich zrazić, troszeczkę wspomniał. Więc jak to ma? Może to uczniostwo jednak wyglądać?
Jakie są koszty uczniostwa, pytam się. Słuchacze tak samo pytam. Zastanów się, poniosłeś jakieś koszty uczniostwa? Jestem przekonany, że koszty poniosłeś. Jakie na przykład? Wydaje, że żyjemy w świecie, który wyznaje inne wartości i stykamy się z ludźmi, którzy mogą nas nie rozumieć, naszej misji i mogą nam dokuczać. Ja wiele razy miałem takie doświadczenia w mojej pracy, kiedy mówiłem o Bogu, o Panu Jezusie, to spotykałem się z jakimiś kpinami. I to jest właśnie to, że my czasami możemy być przez ludzi wyśmiani z tego, co my chcemy mówić im szczerze, Panu Bogu, i to też jest taka cena uczniostwa. Może są jeszcze jakieś inne ceny. Znaczy, ja mogę powiedzieć na przykładzie raczej moich rodziców. Ja mu jakoś tak tego sama jeszcze nie odczułam, bo nie miałam problemu nigdy z sobotą. Zawsze udawało mi się, jak powiedziałam, kim jestem. To uszanowano. To uszanowano. Kiedy chodziłam do szkoły, soboty były wolne. Natomiast wiem, że mama straciła pracę, a tą, którą mogła dostać, to nigdy nie była zgodna z jej wykształceniem, tylko zawsze była niższa. Wiele osób zostało odtrąconych przez najbliższe rodziny. Zostało w samotności, nie miało, straciło przyjaciół, straciło poczucie więzi rodzinnych. I to były tak. Dla nich w danym momencie może ceny uczniostwa, ale z drugiej strony to, co odbierali błogosławieństwo Boże, było czymś znacznie większym. Ja wiem, że mama opowiadając to mówiła, dzisiaj mnie wyrzucili z pracy, ale ta osoba, która to zrobiła, następnego dnia również została wyrzucona. Więc Bóg nie da nigdy swoich dzieci skrzywdzić. Słuchajcie, pozwólcie, że zbliżamy się do końca. Każde czasy mają charakterystyczną atmosferę i nieraz się płaciło najwyższą cenę za uczniostwo. Mnóstwo chrześcijan zginęło za swoje poglądy. A moja mama przyjaźniła się z taką ciocią, która się nazywała Brzuskowa. Taka ciocia przyszyta do naszej rodziny. Ona była adwentystką i w czasach stalinowskich zrobili jej pokazowy proces sądowy. I powiedzieli, że ty pomelujesz, ty nie pracujesz, ty nie jesteś zaangażowana w rozwój naszej ojczyzny. I wyobraźcie sobie, że oskarżali ją, ona stała biedna, cichutko się nie odezwała, ją do więzienia wtrącili za to. Jednego syna jej zabrali i do domu dziecka i później do szkoły oficerskiej, do milicji. Córka została, jeszcze jeden. Tak się zbór zatroszył tymi dziećmi, więc jeszcze niedawno się wysokie ceny płaciły za to. Jeżeli ktoś na ciebie tam pokrzyczy, ktoś się wyśmieje, to pamiętaj, że nasz mistrz miał swój krzyż, a do nas powiedział jakie słowa? Każdy niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Więc prześledziliśmy w tej lekcji dzisiaj powołanie apostołów, tak różnych, ale którzy pielęgnując więź z Chrystusem stworzyli taki wraz z Chrystusem taki piękny ideał człowieczeństwa. I to niech nas zachęca do tego, że Pan Jezus nas dzisiaj też zaprasza do uczniostwa i do apostolstwa. I On nas nie zostawi sami. Czy chcesz być uczniem Pana Jezusa Chrystusa? Czy chcesz być apostołem Pana Jezusa Chrystusa?
Pan Bóg zaprasza wszystkich bardzo gorąco i ludzie muszą czemuś służyć. Służą swojej sławie, stanowiskom, jakimś tam ideom, ale służenie Panu Jezusowi to jest najpiękniejsze, bo jest to ideał, to jest kryształowy, cudny charakter. Dlatego przestudiowaliśmy ciekawy fragment Pisma Świętego. Sądzę, że nasi słuchacze traktują to jako takie wejście troszeczkę w temat. Zachęcamy was, żebyście przestudiowali to jeszcze głębiej. A chcielibyśmy się teraz na zakończenie pomodlić, aby nas Pan Bóg błogosławił i w tym uczniostwie prowadził, abyśmy wszyscy byli uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Ty też możesz być uczniem Pana Jezusa. Grzesiu, czy mogę Cię poprosić do modlitwy? Panie Boże łaskawy, dziękuję Ci za to wspaniałe studium Twojego Słowa Świętego. Dziękuję Ci, że mogliśmy się uczyć drogocennych prawd, że możemy być Twoimi uczniami. Panie Boże, niezależnie od tego, jaką poniesiemy cenę, większą czy mniejszą, chcemy stać na straży tego słowa i świadczyć, Panie Boże, o Tobie, że Ty chcesz naszego dobra, chcesz w nas teraz, na tej ziemi, gdy świat wyznaje zupełnie inne wartości, chcesz nam wszczepić swoje wartości, dobro i to królestwo, które będzie odblaskiem chwały przyszłego królestwa w niebie. Dziękujemy Ci jeszcze raz za wszystko. Amen. Amen. Chcielibyśmy naszych słuchaczy zaprosić też na następne studium Słowa Bożego, które będzie za tydzień. Rozważać będziemy zagadnienia związane z Panem Jezusem Chrystusem jako Panem Dnia Sobotniego, Panem Szabatu. Zapraszamy serdecznie. Thank you.